Jako firma elektryczna zajmujemy się tylko i wyłącznie produkcją energii. W swojej ofercie mamy panele fotowoltaiczne, jak również turbiny wiatrowe do 600 W małej mocy. Na rynku polskiej ekologii przedstawiamy produkty z zakresu odnawialnych źródeł energii, to jest fotowoltaika przeważnie. Takie ogniwo przetwarza energię słoneczną poprzez efekt fotowoltaiczny na energię elektryczną prądu stałego, która jest następnie albo gromadzona w akumulatorach, albo przetwarzana na napięcie przemienne 230 V. W polskich warunkach mamy około 1000 W na metr kwadratowy, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. Jest to porównywalne do wszystkich krajów zachodnich Europy. Jednym plusem jest to, że mamy niższą temperaturę niż w innych krajach, na przykład takich jak Hiszpania, gdzie sprawność modułów spada wraz ze wzrostem temperatury, a więc nasze warunki są jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby takie instalacje fotowoltaiczne montować i wykorzystywać do produkcji energii. Bez dofinansowania możemy mówić o zwrocie w okresie około 25 lat. Z dofinansowaniem ten czas skraca się do 10 lat w Polsce. Firma Waltechnik rozpoczęła swoją przygodę z fotowoltaiką razem z Politechniką Warszawską. Była to pierwsza i tak duża instalacja wykonana przez tą firmę. Powstało od tamtej pory jeszcze ich wiele. Każda następna, która powstaje, jest to kolejna instalacja największa w Polsce. Więc można spokojnie stwierdzić, że firma Waltechnik jest liderem w tym momencie w Polsce w instalowaniu systemów fotowoltaicznych. Na pewno ma ich największą ilość na swoim koncie i zawsze są to instalacje duże, które z powodzeniem tutaj działają.